sesja w wielkim mieście, w wielkomiejskim klimacie. Tak się zastanawiam, czy właśnie rytm dużego miasta wyznacza też rytm twojego życia? Jak najbardziej. Ja zawsze mieszkałam w dużych miastach. Mieszkałam w Warszawie, mieszkałam w Mediolanie. I to miasto kocham. Kocham w ciągu dnia, kocham nocą, kocham różnorodność. Choć trzeba przyznać, że ostatnio rytm miasta się zmienił. No, wszyscy jesteśmy praktycznie prawie zupełnie zamknięci w domach. Twoje życie też się zmieniło? Myślę, że każdego życie się zmieniło i teraz to jest kwestia dostosowania się do tych nowych realiów. Mimo pandemii udało ci się wyjść za mąż. Po ilu latach? Ile lat jesteście już razem z Kamilem? Ponad 6 lat. Czyli to przemyślana decyzja. Tak, przemyślana, aczkolwiek dosyć spontaniczna, ponieważ zadzwoniła do nas pani urzędnik, że zwolnił się termin. Czy bierzemy, czy nie bierzemy. Następny termin był odległy chyba pół roku, więc uznaliśmy, robimy to. Więc ślub zorganizowany w dosłownie 10 dni. Kiedy opublikowała się zdjęcia ze ślubu u siebie w mediach społecznościowych, od razu pojawiły się komentarze internautek o twojej kreacji ślubnej. Słuchaj, no to nie była klasyczna suknia, więc jak moglibyśmy wrócić do tamtych wrześniowych dni? Ja wiedziałam od początku, że nie wyobrażam sobie siebie w takiej klasycznej sukience księżniczki bądź w czymś, co będzie minimalistyczne, bo daleko mi do minimalizmu. I stąd też narodził się pomysł kombinezonu, który miał też do tego taką narzutkę, która pelerynę tak naprawdę, która się ciągnęła na 2-3 metry za mną. No ale czegoś przez cały czas mi brakowało. Nie chciałam też welonu, więc tak uznałam, że turban to będzie coś, co będzie jak najbardziej pasowało do mnie. Zorganizować wesele w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie, no chociażby układanie listy gości, prawda, którą trzeba mocno okroić. A jak to było u was? Jak wyglądało wasze wesele? Było 20 osób tylko i to była zasiadana kolacja, więc nie było to wesele pod tytułem tańce i zabawa do rana, tylko to była taka prawdziwa celebracja naszej miłości. To zrobiliśmy z najbliższymi nam, z najbliższą rodziną i z najbliższymi przyjaciółmi i to było takie bardzo urzekające. Przede wszystkim dla mnie najpiękniejsze były wszystkie toasty, których było bardzo dużo. Macie dwoje dzieci. Jak one zareagowały na to, że rodzice biorą ślub? Wiesz, no dla Leonarda to jest nadal abstrakcja. On stwierdził, że było nudno. No, on musiał, wiesz, on niósł obrączki, więc dla niego to było przejście od punktu A do punktu B. No, natomiast Rania, która już ma prawie 6 lat, ona o wiele więcej rozumiała i dla niej to był taki moment uroczysty. Ja myślę, że to nam bardzo zależało na tym, żeby też dzieci zobaczyły, jak my celebrujemy tą naszą miłość i jak ważny to jest dla nas moment, więc Rania na pewno będzie to pamiętała. Czy fakt, że jesteście małżeństwem, cokolwiek zmienił w waszej codzienności? Tak, mój dowód osobisty. Na pewno to się zmieniło. Teraz jesteś Zofia Śrotała-Hajdar? Tak, dokładnie, tak. Tak uznam, że nie chcę się odcinać od mojej przeszłości, ale oczywiście chciałabym w przyszłość iść wraz z mężem, więc tak też postanowiłam zrobić dwuczłonowe nazwisko. Nawiązując do początku naszej rozmowy, mówiliśmy o tym, że pandemia spowolniła tempo życia. A jak to jest u ciebie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe? Ja jako, że mam po prostu energię za 100 osób, nie potrafiłam usiąść w miejscu i stąd powstał najpierw pomysł na to, żeby zrobić maseczki i żeby zacząć rozwijać moją firmę w trochę innym kierunku, czyli dostosowując do obecnych realiów. A z drugiej strony narodził się nowy pomysł, to jest moja świeża firma i to jest sklep z zabawkami dla dzieci, z akcesoriami dla dzieci, który od niedawna funkcjonuje. Założyłam to razem ze wspólniczką, też która jest mamą dwójki dzieci, więc tak naprawdę na naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie doradzić mamom i zaproponować im fajne, kreatywne rozwiązania dla dzieci. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję.